Jarosław też się zgodzi, a zażądają. No i ciekawe jest, czy ta prognoza rubryki wesołej się spełni po wyborach. W Rzeczpospolitej Wojciech Pawlak, był prezes TNS OBOP, pisze, że stawką poniedziałkowej debaty jest gra o maksymalnie 300 tysięcy swobodnych głosów, które z przepływem zaważą przede wszystkim na losie partii walczących o przekroczenie progu wyborczego. Rzeczywiście wydaje się, że ta debata ma olbrzymie znaczenie z punktu widzenia na przykład premier Ewy Kopacz, bo pytanie, czy przekona ona do siebie część wyborców, którzy wahają się, czy głosować na Platformę Obywatelską, czy na Ryszarda Petru, jeśli chodzi o wyborców nastawionych bardziej liberalnie, czy na Zjednoczoną Lewicę, jeśli chodzi o wyborców lewicowych. Zresztą trochę Jacek Żakowski przyszedł na drugiej stronie Gazety Wyborczej, że on także jest wśród tych, którzy się wahają, którą z tych partii poprzeć. W związku z tym dla Ewy Kopacz to jest debata niezwykle ważna. Na ile będzie potrafiła pozbawić Zjednoczoną Lewicę czy Ryszarda Petru dodatkowych głosów. W dzienniku Gazecie Prawnej PO i PiS więcej łączy niż dzieli. Nie bardzo mi się chce w to wierzyć. Rozumiem to nastawienie dziennika Gazety Prawnej, bo tutaj dotyczy to głównie projektów gospodarczych, że jest wiele punktów stycznych między tymi partiami, jednak w ten popis, o którym dziennik Gazeta Prawna pisze w środku, wydaje mi się niemożliwy. Także z tego względu, że jednak główną osią sporu jest projekt dotyczący wcześniejszych emerytur. Andrzej Duda wczoraj w wywiadzie z Bogdanem Rymanowskim mówił o tym, że nadal będzie domagał się obniżenia wieku emerytalnego. Ewa Kopacz, Moniki Olejnik mówiła z kolei, że prezydent nie zna orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał różnicowania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. To widocznie pani premier nie zna wyroków Trybunału, bo to są dwa, jeden w kontrze do drugiego, replikował prezydent. A ja się obawiam, że oboje nie bardzo wiedzą, o czym mówią. Może warto, żeby oboje przeczytali teksty Leszka Kostrzewskiego i Piotra Mionczyńskiego z Gazety Wyborczej, którzy pisali o tym wielokrotnie. Otóż Trybunał uznał, że dzisiaj zróżnicowanie wieku kobiet, emerytalnego kobiet i mężczyzn, czy w przypadku wcześniejszych emerytur, jest możliwe, jest zgodne z konstytucją, natomiast w uzasadnieniu do innego wyroku sędziowie Trybunału napisali, że w tej sytuacji, tej konstrukcji systemu emerytalnego należy myśleć o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. To było swego rodzaju zalecenie Trybunału na przyszłość, natomiast nie takie przykazanie stuprocentowe. Więc problem cały czas pozostaje w tej sprawie. Ale tak przy tej okazji czytam taki bardzo ciekawy komentarz Artura Kiełbasińskiego dzisiaj w gospodarczych stronach Gazety Wyborczej. Swoboda gospodarcza pod znakiem zapytania. 3 lata pracy poszły na marne. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie została uchwalona w obecnej kadencji Sejmu. Resort gospodarki zbyt późno zaczął formalne działania zmierzające do jej wprowadzenia. Założenia do ustawy Rada Ministrów przyjęła dopiero w maju, a wobec sprzeciwu PiS nie udało się zakończyć prac w komisji. Niestety różnica w patrzeniu na gospodarkę może zaowocować zupełnie nowym projektem przy założeniu, że PiS wygrałby wybory i tworzył rząd. I nie wiadomo, czy w tym nowym dokumencie znalazłoby się miejsce na zapisy wzmacniające pozycję przedsiębiorców wobec administracji. Wiadomo natomiast, że dotychczasowa ogromna praca zostałaby zaprzepaszczona. Więc jak z tego rozumiem, PiS generalnie protestował przeciwko temu, żeby umocnić pozycję przedsiębiorców względem administracji. Śmieję się dlatego, że przypomniałam sobie wypowiedź Jarosława Gowina, który jeszcze jako polityk Platformy mówił, że jedyną reformą porządną, którą rząd Donalda Tuska przeprowadził, to było podwyższenie wieku emerytalnego. A teraz, będąc w sojuszu z Jarosławem Kaczyńskim, niestety musi strasznie lawirować i twierdzi, że no trudno, teraz on zagłosuje za obniżeniem wieku emerytalnego, ale że on od Jarosława Kaczyńskiego wynegocjuje właśnie, że przedsiębiorcy będą lepiej traktowani. No właśnie widzimy, jak tutaj PiS chce lepiej traktować przedsiębiorców, chociażby z tego przykładu, że ustawa
swobodzie działalności gospodarczej niestety przepadła. W Newsweeku ciekawy wywiad z profesorem Aleksandrem Smolarem, który mówi między innymi w przypadku zawarcia czwór porozumienia, nawet ludzie odlegli od PiS, mogą myśleć, że to ukradzione Kaczyńskiemu zwycięstwo. Może to wpływać na destabilizację nastrojów społecznych. Ja też się zgadzam z tym, że taka koalicja wszyscy przeciwko PiS-owi nie byłaby dobra. Ona byłaby bardzo słaba. Pisał o tym zresztą Jarosław Kurski w Gazecie Wyborczej. Ale to jest także taki fragment tej rozmowy z Aleksandrem Smolarem, także ciekawy, gdzie Smolar mówi tak: jeszcze nie wiemy, jak silna będzie imigracyjna presja na Europę, ale wzrost znaczenia skrajnie prawicowych partii w wielu krajach europejskich jest już wyraźny. Uważałbym z porównywaniem PiS do francuskiego Frontu Narodowego albo szwedzkiej Partii Demokratycznej, bo polski kontekst jest inny, ale warto podkreślić, że wyłączając węgierski Jobbik czy grecki Złoty Świt, skrajna prawica odchodzi od retoryki antysemickiej na rzecz antyarabskiej. Stosunek do imigracji, zwłaszcza z krajów muzułmańskich, staje się w Europie podstawową linią podziału. A czy w Polsce długofalowo można w to politycznie inwestować? Trudno powiedzieć. Wiadomo tyle, że Kaczyński postanowił przed wyborami ten podział zaostrzyć, grać na strachu przed obcymi, na lęku przed zarażeniem obcą wiarą, kulturą, jakimiś wydumanymi mikroorganizmami. Być może uznał, że dzięki prezydentowi Dudzie i pani Szydło już zdobył poparcie części centrum i nie musi się obawiać przegranej w wyborach. Może więc zaryzykować, aby zdobyć więcej. Ja bym do tego, co Smolar mówi, dodała jeszcze jedno. Chodzi o to, że Jarosław Kaczyński lubi mieć, tak jak zresztą wielu publicystów o tym już pisało, po prawej stronie Jarosław Kaczyński lubi mieć ścianę, a tymczasem wyrósł mu tam Korwin, który stosuje jeszcze ostrzejszą retorykę w sprawie imigrantów. No i to, tu Kaczyński widzi zagrożenie, dlatego odsunął trochę Beatę Szydło i sam zaostrzył ton w tej sprawie, bo Beata Szydło była być może za miękka. To było zawalne, bo widać, to było wyraźnie tutaj w programie Wybory w Toku, niedzielę o 10, kiedy Jacek Sasin trochę lawirował, czy nowy rząd pisowski przyjmie uchodźców, tak jak się zobowiązała do tego premier Ewa Kopacz. Natomiast Przemysław Wiple z partii Korwin krzyczał tutaj, właśnie przekrzykiwał Sasina: my nie przyjmiemy nikogo, nikogo, nikogo. Więc widać, że obie partie teraz będą się ścigać, która jest bardziej antyimigracka. To zresztą jest dość przykre i przykre, że debata w tej sprawie staje się coraz bardziej radykalna. Ja chciałam Państwu wnieść tylko jeszcze polecić taki tekst Macieja Nowickiego, bo tytuł tego tekstu to Brudne wojny Erdogana. Żeby wygrać zbliżające się wybory, prezydent Erdogan gotów jest podpalić swój kraj. To ryzykowna strategia, tym bardziej, że na razie nie przynosi spodziewanych rezultatów. Rzeczywiście to, co się dzieje w Turcji, może budzić poważne wątpliwości, ale Angela Merkel została przyciśnięta przez sytuację, nazwijmy w ten sposób. Bardzo by chciała, żeby Turcja zatrzymywała migrantów w Syrii, zamiast wysyłać ich do Europy. I stąd nagle stała się niezwykle uprzejma i miła dla Turcji, dla tureckich władz, mimo że wcześniej miała dość poważne wątpliwości co do tego, jak tureckie władze sobie poczynają, szczególnie jeśli chodzi o prawa człowieka. Dzisiaj w gazetach jest, niemal w każdym dzienniku jest mowa o tym, że Angela Merkel pojechała do Turcji, to w trakcie kampanii wyborczej, i nagle się okazało, że Erdogana bardzo lubi. Gdy Angela Merkel szykowała się do wyjazdu do Turcji, by prosić prezydenta Erdogana o pomoc w opanowaniu napływu uchodźców, ekstremista ranił kandydatkę na burmistrza Kolonii, która pomagała przybyszom. To jest początek tekstu Bartosza Bielińskiego dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Godne polecenie jak najbardziej tekst, komentarz Ewy Siedleckiej na prokuratora nie ma mocnych. Chodzi o historię prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego, którego po 7 latach od publicznego wstawienia stanu podejrzenia sąd w końcu uniewinnił. I wywiad ciekawy Agnieszki Kublik z profesorem Jackiem Raciborskim o podziale w sferze symbolicznej na PiS i antyPiS.
na przegląd prasy już się skończył. Ja zapraszam Państwa na informacje, a po informacjach Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, po 7:40 marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. To jest powtórka. Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia Tok FM jest Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Chciałam porozmawiać o konstytucji, o projekcie konstytucji przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość w 2010 roku. Co prawda politycy PiS się niejasno wypowiadają, czy on jest nadal aktualny, czy nie. Być może się troszeczkę sami przestraszyli tego projektu, bo on zniknął ze stron internetowych. Niemniej taki projekt istnieje. Istnieje zresztą na stronach niektórych kandydatów na posłów czy radnych, także widać, nie wszyscy się wyrzekli tego. A rzecz dotyczy przede wszystkim sędziów, ponieważ w tym projekcie jest mowa o tym, że prezydent będzie mógł wnioskować o odwołanie sędziów do Rady do Spraw Sądownictwa, przy czym ta Rada będzie składała się w 80% z nominatów koalicji rządzącej, prezydenta i rządu. Czy to jest naruszenie równowagi między Radą Sądowniczą a wykonawczą? Tak, właśnie. Wydaje mi się, że Krajowa Rada Sądownictwa została poprawnie skonstruowana. Byłbym nawet za poszerzeniem jej składu o przedstawicieli innych zawodów prawniczych, prawda, czyli adwokatów czy radców prawnych, no bo oni mogą teoretycznie rzecz biorąc, czasami się zdarza, że zostają sędziami, prawda? Natomiast no, bardzo niebezpieczną rzeczą byłoby zdominowanie Krajowej Rady Sądownictwa przez przedstawicieli władzy wykonawczej, no bo prezydent jest jednym z elementów władzy wykonawczej w państwie, więc to byłoby... Przewodniczącym Rady też byłby sam prezydent. No właśnie, tym bardziej, czyli byłaby to właściwie taka doradcza, taki organ doradczy prezydenta na dobrą sprawę, bo jego jednak pozycja byłaby na tyle silna, że bardzo trudno byłoby mu innym przedstawicielom się przeciwstawić, tym bardziej, że oni też byliby jego nominatami. Nie, nie, to jest po prostu podporządkowanie sądownictwa prezydentowi, to jest bardzo groźne. Tutaj słowa o tym, że sędziego można pozbawić urzędu za, i tutaj jest cudzysłów, niezdolność lub brak woli rzetelnego wypełniania obowiązków. To jest pojemne. No to naprawdę są bardzo groźne rzeczy. Mamy mechanizmy, które pozwalają nieudolnych sędziów usuwać z wymiaru sprawiedliwości. Być może postępowania dyscyplinarne, prawda, które może za rzadko się wszczyna, za rzadko się kończą usunięciem sędziów, którzy nie powinni zajmować tych stanowisk. Niemniej jednak to powinno zostać nadal w rękach władzy sądowniczej. Przedstawiciele PiS uważają, że wyborcy na spotkaniach w Polsce mówią o tym, że sądy wydają niesprawiedliwe wyroki, że ludzie mają poczucie, że sądy źle działają. Tutaj wczoraj w programie Wybory w Toku Przemysław Wipler z kolei podawał przykład sędziego Milewskiego. To była taka słynna sprawa, że został kręcony. Zadzwonił do niego pewien student z kręgów, zdaje się, Gazety Polskiej i powiedział, że jest w kancelarii premiera i chce z nim uzgodnić datę rozprawy. Pamiętam. I że kompromitująco tego sędziego niewątpliwie. Tylko tutaj argument jest taki, że ten sędzia oczywiście został pozbawiony stanowisk, bo on był zdaje się prezesem lub... Prezesem sądu w Gdańsku bodajże. Natomiast nadal jest sędzią. No tak, no może, ale to postępowanie dyscyplinarne się toczyło, prawda? No, sędziowie uznali, że to jest wystarczająca sankcja za to jego nieetyczne i niewłaściwe zachowanie. Ale co do ludzi niezadowolonych z wyroków. Ja w czasach PRL-u miałem dwa procesy karne i naprawdę byłem bardzo niezadowolony. Ale co więcej, w III Rzeczpospolitej miałem też dwa procesy cywilne. I z jednego byłem naprawdę bardzo niezadowolony, szczególnie z orzeczenia w pierwszej instancji, ale do głowy mi nie przyszło, żeby krytykować w ogóle konstrukcję władzy sądowniczej w Polsce. No zawsze jest połowa ludzi niezadowolonych z wyroków sądowych, a jeśli chodzi o sprawy karne, to właściwie wszyscy są niezadowoleni, chyba że ktoś zostanie uniewiniony, prawda? Więc
więc miejmy tę świadomość, prawda, proporcje rzeczy. Zawsze łatwo znaleźć kogoś, kto będzie niezadowolony z orzeczenia sędziego. No, ale tutaj kontrargument PiSu jest taki, że możemy narzekać na ten przepis, który mówi, że do tej Rady do Spraw Sądownictwa są osoby powoływane przez władzę wykonawczą, ale przecież do Trybunału Konstytucyjnego też są powoływane osoby przez prezydenta, przez koalicję rządzącą. Przez Sejm, tak. I dlatego nieraz proponowaliśmy, żeby jednak zmienić ten tryb powoływania sędziów. Nawet projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która w tej chwili nowej już obowiązuje, przewidywał wydłużenie tego procesu, przekazanie większej puli uprawnień dla środowisk prawniczych, które miałyby wpływ na desygnowanie tych ludzi, prawda? Tak się jednak nie stało. No ale Trybunał Konstytucyjny jest szczególnym trybunałem. To nie jest sąd, który wymierza sprawiedliwość, to jest sąd prawa. Więc tutaj związanie Trybunału Konstytucyjnego z władzą ustawodawczą jest uzasadnione. Natomiast właśnie ze względu na to, że on nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości. Natomiast sądy powszechne, sądy administracyjne wyrokują w konkretnych sprawach konkretnych ludzi i to jest zupełnie inna ich pozycja. No oczywiście ja też się obawiam, że w wyniku takich przepisów sędzia, który skazał byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, albo sędzia, który wydał wyrok w sprawie słynnego doktora G, no mógłby się liczyć, że partia rządząca będzie z niego niezadowolona i uzna, że no tak, źle wypełnia obowiązki. Mi się wydaje, że tego rodzaju zmiany są mało prawdopodobne w ogóle, dlatego że władza sądownicza, prawo do sądu, do bezstronnego, niezawisłego, niezależnego sądu, to jest artykuł 45 Konstytucji. To jest artykuł umieszczony w rozdziale drugim. Jeśli chce się kombinować coś przy przepisach rozdziału drugiego, to trzeba liczyć się z tym, że niezadowoleni z tego mogą domagać się referendum w tej sprawie, prawda? Więc to jest, wydaje mi się, że zgłaszanie tego rodzaju projektów, przedstawianie takich właśnie księżycowych trochę konstrukcji, moim zdaniem, to ma wywołać właśnie ten efekt mrożący. Już ma działać na sędziów dzisiaj. Uwaga, bo jak my przyjdziemy do władzy, to liczcie się z tym, że możemy tutaj tych niesubordynowanych sędziów, którzy myślą zbyt niezależnie, możemy inaczej potraktować, prawda? I ja wiem, że to na sędziach robi wrażenie. No panie profesorze, bo wrócę do tej propozycji dotyczącej wyłaniania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo mnie się wydaje, że rzeczywiście ta konstrukcja, która, mimo że teraz jest to powszechnie krytykowane, ja jestem nadal tego zwolenniczką, ta konstrukcja, że to środowiska prawnicze na przykład przedstawiają kandydatów na stanowisko prokuratora generalnego, a prezydent go powołuje, mnie ta konstrukcja bardzo się podoba, bo ona zakłada jednak współdziałanie fachowców z politykiem, który ma mandat demokratyczny, silny, wyborczy. I pan o tym myślał, mówiąc tak, o sposobie powoływania. Chcieliśmy, żeby właśnie bardziej aktywne były środowiska akademickie, a także samorządy, adwokatki, radcowskie, prawda, żeby one, bo właściwie kandydaci do Trybunału Konstytucyjnego się w ostatniej chwili objawiają, trochę jak wyciągnięcie z kapelusza, już dochodzi nawet do tego, że po ich uchwaleniu się kwestionuje, czy oni mają potrzebne kwalifikacje formalne do tego, no to naprawdę rzeczy bardzo niepokojące, żeby nie powiedzieć skandaliczne, prawda? No w każdym bądź razie ten okres powinien być dłuższy od chwili zgłoszenia do chwili głosowania, ale przede wszystkim mandat powinien być aktywny, przede wszystkim to ustawowo aktywne, środowiska akademickie oraz sam środowiska samorządowe, tych zawodów podstawowych, zawodów prawniczych. Tego nie ma. Także i samo środowisko sędziowskie mogłoby tutaj być bardziej docenione przy zgłaszaniu kandydatów. Także tutaj na pewno ta konstrukcja, którą mamy w tej chwili, jest nie do końca właściwa. Dostrzegł to Trybunał Konstytucyjny w ostatnim czasie. Nie jest przecież tajemnicą, że projekt ustawy, co było zresztą kwestionowane i krytykowane, ale projekt ustawy zgłosił prezydentowi, prawda, prezes aktualny Trybunału Konstytucyjnego. Także my to zawsze czuliśmy, że ten tryb nie do końca jest właściwy. A PiS
razie, a później jeszcze kadencję dwóch sędziów nieco później. I ten przepis przejściowy, który wprowadził zasady, że od razu teraz ten Sejm wybiera pięciu sędziów, moim zdaniem jest mi się to nie podoba, powiem szczerze. Panie prezesie, ja mam pytanie jeszcze o ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące klauzuli sumienia. Dlatego, że ja nawet pytałam profesora Rzeplińskiego, ale mam poczucie, że nie odpowiedział na to pytanie. Przypomnijmy, że klauzula sumienia lekarza została rozszerzona. Znaczy nie tylko lekarz może odmówić wykonania na przykład zabiegu aborcji, ale także odmówić wskazania placówki czy lekarza, który to wykona, ponieważ zostało to uznane za i tak współudział w aborcji. I moja wątpliwość jest taka, choć nie przesądzająca, raczej chodzi mi o zauważenie problemu, że jeżeli tak się rozszerza klauzulę sumienia, to tak naprawdę także dyrektor szpitala będzie mógł odmówić wskazania takiej placówki, także urzędnik NFZ-u, także urzędnik ministerstwa, no bo też mają prawo się powołać na klauzulę sumienia. Czy to nie uchyla żadnej funkcji? Nie, wydaje się, że tak nie, bo są na stanowiskach kierowniczych, które kierują placówkami publicznymi, prawda, w ramach pewnego systemu i oni muszą wykonywać prawo. Natomiast klauzula sumienia, ja gdybym był dzisiaj sędzią Trybunału, tak bym głosował, jak zdecydowana większość by było na dobrą sprawę 4 lata, prawdę mówiąc. Też tak, dlatego że no, coś nieetycznego jest także w tym, że sędzia, który powołuje, przepraszam, lekarz, który powołuje się na klauzulę sumienia, jednocześnie musi powiedzieć, nie no ten zabieg, który ja uważam za nieetyczny, to zrobi kolega, prawda? Więc ja uważam, że tutaj nie tyle mamy do czynienia z rozszerzeniem klauzuli sumienia poprzez to orzeczenie, tylko jakby doprecyzowanie, wyciągnięciem konsekwencji z tego faktu, że lekarz jednak tę klauzulę sumienia ma. Natomiast administracja to musi po prostu wykonywać prawo. Ale zauważył pan, że media prawicowe orzekły, że profesor Hazan wygrał. Tymczasem on nie był lekarzem prowadzącym, jego nie dotyczyła klauzula. On był dyrektorem, a on uważał, że jako dyrektor też ma prawo do realizowania zadań zgodnie ze sumieniem i on nie będzie wskazywał, mimo że jest urzędnik, znaczy funkcjonariuszem, jak to wyznaczono przez samorząd. Klauzula sumienia jest związana z osobą lekarza, który leczy, który podejmuje się jakiegoś zabiegu, prawda, podejmuje się jakiejś terapii. Natomiast nie dotyczy po prostu funkcjonariuszy publicznych. No, dyrektor Hazan się z tym nie zgadza. On uważa, że jako dyrektor szpitala też ma prawo. W konsekwencji stracił to stanowisko, prawda? No tak, ale wtedy całe grono jego zwolenników twierdzi, że okazuje się, że katolicy będą wykluczani z nie będą mieli szansy pełnić kierowniczych stanowisk. Trudno się mówić, jeśli się chce być konsekwentnym w prezentowaniu swoich poglądów, no to nie trzeba iść na kompromisy wtedy, prawda? Jeśli ja idę. Wiadomo, ustawa antyaborcyjna była pewnym kompromisem, znaczy kompromisem politycznym. Ona może być kwestionowana z punktu widzenia zasad i wartości chrześcijańskich, może być nieskwestionowana, ale jeśli ktoś podejmuje się pracy w instytucjach publicznych, które funkcjonują w ramach tego systemu prawa, który został uchwalony, no to niestety funkcjonariusze publiczni niestety muszą się zastosować do norm tego niedoskonałego prawa. Jeśli się z nim nie zgadzają, zawsze mogą nie przyjąć tego stanowiska. To jest oczywiste. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Radia TOK FM był Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Ja zapraszam Państwa na informacje, a po informacjach marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. To jest powtórka. Panie pośle, proszę zapytać, pani poseł, pan ma kwestię. 25 października wybierzesz nowy parlament. Czy ktoś świadomie usłysz swojego posła? Radio TOK FM zaprasza na cykl debat przedwyborczych. Przed nami już tylko dwa miasta. To
Wprowadzenia tego gazu technicznego, czy cały system działa, ale zamknięto pewien etap.
nie będzie. On jest zamknięty tam z pewnym opóźnieniem, ale przy takiej wielkiej inwestycji to opóźnienie mieści się w granicach błędu. A teraz trzeba czekać na próby techniczne. Ja nie wiem, jak robić konferencje, żeby budziły powszechne zrozumienie. Na każda konferencja ma swoich zwolenników i przeciwników. Ważne, że dotarła informacja, że zamknięta etap budowy. Pani marszałek, Platforma jest też oskarżona o nieudolność i to dotyczy oczywiście dwóch spraw. Pierwsza to jest postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu, bo już jak zdecydowano się na takie postępowanie i na taki wniosek, to chyba trzeba było się zmobilizować i zagłosować za tym, bo teraz Ziobry się z was wyśmiewa, że jesteście kompletnie nieudolni. Znaczy to jest tak, ja też byłam zaskoczona wynikiem tego głosowania, bo mieliśmy w większości. Pani premier nie była. Ale wiedzieliśmy, że ta większość jest, to było policzone i tam widzieliśmy, że kilka osób jest chorych i to było, dla mnie wynik głosowania był wielkim zaskoczeniem. Nie wiem, dlaczego tak się stało i to było... Tylko, że nie rozumiem pana Zbigniewa Ziobry, dlaczego uważa, że jesteśmy... Oczywiście nie udało nam się zagłosować, ale to, że zagłosowaliśmy nie udało, to nie znaczy, że to wszystko, co jest zawarte w dokumentach, zostało skasowane, to wszystko jest i naszym zdaniem on naruszył prawo, działał niezgodnie z naszą konstytucją i żadnych zarzutów nie został czynić. Polityków rozlicza się ze skuteczności. Podobny problem wystąpił z ustawą o uzgodnieniu płci, którą zaczęło to są większy problem, dlatego że rzeczywiście sprawa z tym nie będzie. Naprawdę dla mnie było zaskoczenie, bo ja byłam pewna, że ten wniosek przejdzie i tak właśnie dlatego był głosowany. Natomiast co do wniosku o odrzucenie wega pana prezydenta, w momencie podpisania, niepodpisania dokumentu, nasz koalicjant stwierdził, że nie będzie tego głosu i że nie chce, żeby to było głosowane. I myśmy wiedzieli, że... Tego głosowanie przegracie, ale wiedzieliśmy, że przegracie, a do tego doszło jeszcze różne dziwne przepychanki na komisji. Ja cieszę się, że komisja sejmowa zdobyła się i podjęła decyzję, żeby to weto odrzucić, że tutaj Sejm dał wyraz, że uważamy, że to weto powinno być. No wiem, ale zamieszanie było ogromne i łamanie regulaminu Sejmu. Ja obserwowałam te komisje w internecie i tam naruszenia regulaminu Sejmu od wyraz. Zarzut wielu obserwatorów brzmiał następująco, że trzeba było doprowadzić do tego głosowania. Nawet jeżeli byście przegrali to głosowanie, to żeby dokładnie pokazać, kto jakie ma stanowisko. A tutaj okazało się, że jest tylko jakiś bałagan głosowania. Znaczy, to bałagan, ale cieszy mnie to, że komisja podjęła to stanowisko jednoznacznie. Ale głosowania nie było tutaj, ale jakby nie patrzało się, chociaż zamknąć sprawę w komisji, to w tym bałaganie, który był tak uważny przez nich. Słyszałam wypowiedź Włodzimierza Szerzastego, który mówił, że jeżeli jakakolwiek koalicja wszyscy przeciwko PiS jest możliwa, to bez Ewy Kopacz. Znaczy polityk, który już układał koalicję przed wyborami, w sytuacji, kiedy jego formacja w ogóle może nie znaleźć się w parlamencie, bo tak naprawdę wiemy tylko, że dwa ugrupowania na pewno będą. Zdrowo i Sprawiedliwość i Platforma. Cała reszta jest wielką niewiadomą. To są chyba pierwsze takie wybory, że nie potrafię powiedzieć, kto będzie, czy PSL przekroczy próg, czy Lewica przekroczy. No to jest wszystko jedna wielka niewiadoma, nawet nie wiem, jaka różnica będzie. Wszystko się będzie działo 25, więc mówienie teraz i stawianie takich warunków, no to jest zdecydowanie nie dość. Ale w mediach toczy się dyskusja, czy rzeczywiście powinno być tak, że nawet jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, zajmie pierwsze miejsce, ale nie będzie miało większości, to czy rzeczywiście warto budować taką koalicję ze wszystkich innych? Tak, to wszystko zależy, kto do tego Sejmu wejdzie. Przecież koalicję nie robi się tylko, nie robi się przeciwko komuś, bo gdyby koalicje powstawały po to, żeby tylko nie dopuszczać PiS-u do władzy, to by był absurd. Koalicje się robi po to, żeby robić rzeczy pozytywne. Oczywiście sposób